Państwa bardzo serdecznie z Jaskółczego Gniazda Sebastian Łamek i Rafał Darzynkiewicz. Jak Państwo widzicie, drużynowe Mistrzostwa Europy do lat 23, finałowe zmagania, to najmłodsze dziecko FIM Europe, pierwsza edycja tych Mistrzostw Europy. Rozegrana została przed rokiem w łotewskim Daugavpils. Tytuł mistrzowski zdobyli biało-czerwoni, wyprzedzając Duńczyków, gospodarzy Łotyszy. Na czwartym miejscu plasowali się Niemcy. W tym roku rywalizacja rozbudowana, awans do finału z racji organizacji turnieju finałowego. Tutaj dziś w Tarnowie biało-czerwoni, ale rozegrano także półfinały. W Pardubicach awans do tego wielkiego finału wywalczyli Brytyjczycy, którzy w pokonanym polu pozostawili Czechów, Francuzów i Team Europe. Natomiast z norweskiej miejscowości Elgane awansowali Szwedzi, którzy pokonali Łotyszy, Niemców i gospodarzy Norwegów. Skąd Duńczycy? Ano Duńczycy z tego powodu, że byli w poprzednim roku wicemistrzami świata. Mistrzowie świata jako gospodarze mieli awans, udział w finale z urzędu i z tego powodu też uznano, że druga drużyna ubiegłorocznych finałów wystąpi tutaj dziś w Tarnowie. Pod wodzą, Państwo przed chwilą widzieli, z flagą duńską, legenda duńskiego speedwaya, wielokrotny mistrz świata indywidualnie, w parach, drużynowo, Hans Nielsen, trener, menedżer reprezentacji Danii. Duńczycy tutaj przyjechali z dużymi nadziejami, z wielkimi ambicjami na to, żeby na polskiej ziemi zdobyć złoty medal. Mówił o tym Paweł Pezdan wraz ze swoim gościem Stanisławem Burzą, że wspaniała pogoda w Tarnowie, 15 stopni, słonecznie. Widzą Państwo długość toru, 392 metry. Rekordzistą tego toru od 2017 roku jest Janusz Kołodziej, ale na tym torze trzy sezony ścigał się mój dzisiejszy ekspert, współkomentator Sebastian Łamek. Są głównymi faworytami tej rywalizacji. Wrócimy do wątku toru i tego rekordu toru, tych okoliczności sprzed 11 lat. Czas na zespoły, które dziś rywalizować będą o drużynowe Mistrzostwo Europy w kategorii do lat 23. Brytyjczycy, no, z uczestnikiem cyklu Grand Prix, szóstym zawodnikiem świata, Danielem Bileyem. Jest także Tom Brennan, jest Leon Flint, jest Drew Kemp i rezerwowym Jason Edwards, menedżerami Oliver Allen i Neil Fetcher. To już reprezentacja Szwecji. Brytyjczycy, jak Państwo zauważyliście, przez całe zawody w kaskach czerwonych, w kaskach żółtych, przez całe zawody reprezentacja Szwecji. Anton Karlsson, Jonathan Gran, Noel Wallquist, Ludwig Selvin i rezerwowy, chyba największa nadzieja wśród tych najmłodszych reprezentantów Szwecji, Kasper Henriksson, menedżerem Mikael Karlsson, i biało-czerwoni. No i tutaj mamy wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o tę kategorię wiekową w Polsce, bo świeżo upieczony indywidualny mistrz świata juniorów, triumfator cyklu SGP 2 Mateusz Cierniak, z dziesiątką Wiktor Lampart, z numerem 11, najmłodszy w naszej, obok Mateusza Cierniaka, w naszej reprezentacji Bartłomiej Kowalski, 20-latek, numer 12. To ubiegłoroczny indywidualny mistrz świata juniorów, a obecnie brązowy medalista mistrzostw świata Jakub Miśkowiak, i jako rezerwowy z 19 Dominik Kubera, indywidualny wicemistrz Polski, ale będzie jeszcze okazja powiedzieć, jak będzie z tego składu korzystał trener, menedżer naszej reprezentacji Rafał Dobrucki, i Duńczycy, którzy tutaj się odgrażają, że oni będą chcieli przede wszystkim pomieszać szyki biało-czerwonym, wykorzystać ewentualnie to, że
Dan Biuli będzie też odbierał punkty tym najlepszym. Trzynastka Matias Nielsen. Tak, nawet w kategoriach wiekowych. Tak. Chociażby dla Dominika Kubery do lat 23. No i kilku jeszcze, o których wspomnimy. No ale rozpoczynamy zawody, które sędziuje Czech Paweł Wana. Przypomnijmy, biało-czerwoni w kaskach białych. W pierwszym wyścigu reprezentuje nas Jakub Miśkowiak, Anton Carlson, Szwecja w niebieskim, w czerwonym Drew Kemp, Wielka Brytania i Tim Serensen w żółtym, Szwecja i on wychodzi, przepraszam, Dania i on wychodzi dobrze ze startu, ale najlepiej z pierwszego łuku Jakub Miśkowiak. Miśkowiak na czele, za nim Duńczyk Tim Serensen, na trzeciej pozycji Anton Carlson, a zamyka stawkę Drew Kemp. Na razie duże odległości pomiędzy zawodnikami, wszystko na starcie się rozstrzygnęło na pierwszym łuku. Pewnie z każdym następnym wyścigiem ta rywalizacja będzie ciekawsza, bardziej interesująca, bo tak jak mówił Rafał Dobrucki, gdzieś tam odrzuci się ta wierzchnia, pojawią się dodatkowe ścieżki do wyprzedzania, do nabierania prędkości na tym długim, przypomnijmy, mierzącym 392 metry tarnowskim owalu, ale świetnie dopasowany już od pierwszego wyścigu na tym pierwszym łuku, mimo że ten moment startowy, no zobaczymy to jeszcze na powtórkach, przegrał Jakub Miśkowiak z Duńczykiem Timem Sorensenem, ale pierwszy łuk już należał do naszego reprezentanta i bez punktu Brytyjczycy. Miśkowiak 3, Sorensen 2, Carlson 1, Drew Kemp bez punktu, no i będziemy mieli zachybny Jonathan Gren w kasku niebieskim, Szwecja, Leon Flint, Wielka Brytania, a naszą reprezentację w kasku białym to Bartłomiej Kowalski. On już jest na czele z czwartego pola, najlepiej ze startu, próbuje tam przebijać się Duńczyk Matias Nielsen i jest już na drugiej pozycji. Świetnie ze startu z czwartego pola, a więc nie z pierwszego, które wydawało nam się po tym pierwszym wyścigu, że daje handicap najlepszego dojścia do pierwszego łuku i dyktowania warunków. Tym razem na czwartym polu zawodnik kasku białym, a więc reprezentant Polski, i świetnie wykorzystuje to Bartłomiej Kowalski, urodzony tutaj w Tarnowie zawodnik, który swoją karierę na ligowych torach rozpoczynał Bandzie Kraków, później Włókniarz Częstochowa, obecnie reprezentujący Betard Spartę Wrocław. Co ciekawe, w kategorii Ekstraligi U24 to najskuteczniejszy zawodnik minionego sezonu w tych rozgrywkach. No i tutaj na własnych, można powiedzieć, w pewnym sensie śmieciach, choć nigdy nie reprezentował barw Tarnowskiej Unii, pokazuje się z jak najlepszej strony i kapitalnie bawi się. Kunszt żużlowy poznawał Janusza właśnie Kołodzieja. Później licencję ma przy Tarnowie, prawda? Właśnie nie wiem, bo wydawało mi się, że do juniora reprezentacji Szwecji do boju, a stawkę uzupełniają na polu pierwszym Brytyjczyk Tom Brennan w kasku białym. Mateusz Cierniak, mistrz świata juniorów, i w kasku żółtym Mats Hansen. Mateusz Cierniak i Hansen. Cierniak wyniósł się szeroko, znakomicie zna ten owal. I tutaj on będzie dzielił i rządził fantastycznie. Gdzieś tam wyniósł się, wykantował motocykl, nabrał prędkości, no zna tutaj każdą najmniejszą ścieżkę. I tutaj biało-czerwoni rozpoczynają z wysokiego C, bo to jest trzeci wyścig. Kolejne trzecie pole, więc tutaj nie można mówić o tym, że o, biało-czerwoni startowali z pierwszego, więc tutaj wygrywają, a może z czwartego. No rzeczywiście, Miśkowiak startował z pierwszego, Kowalski z czwartego, teraz Cierniak z drugiego i proszę zobaczyć, jaką przewagę ma aktualny, indywidualny mistrz świata, człowiek tutaj z Tarnowa, syn Mirka Cierniaka, z którym miałem okazję sobie trochę porozmawiać, pytałem się go, kiedy ostatni raz startował tutaj na motocyklu żużlowym. Był taki testimonial, pożegnanie Toniego Rickardsona w 2006 roku, bo jeździł wtedy w parze właśnie z Tonym Rickardsonem, który przez dwa punkty dla biało-czerwonych, dwa punkty Mats Hansen, jeden punkt rezerwowy
Szwecji. Dobrze, kończymy pierwszą serię startów i kogo jeszcze nie widzieliśmy? No nie widzieliśmy przede wszystkim lidera reprezentacji Wielkiej Brytanii, Dana Bileya. W tym roku szósty zawodnik świata, w tym roku w cyklu Grand Prix. To miejsce zapewnił sobie nie tylko najpierw przez miejsce w czołowej trójce Grand Prix Challenge, ale też miejscem w szóstce Mistrzostw Świata. Rywale, jeśli chodzi o Szwedów, Noel Wallqvist w kasku niebieskim, jeśli chodzi o Duńczyków, Jonas Seifert-Salk, oni w kasku żółtych, no i oczywiście biało-czerwoni, Viktor Lampard, pole czwarte, najbliżej bandy zawodnik na co dzień lubelskiego motoru i znowu świetny start. Wydawało się, że tam trochę to przeszkadza Seifert-Salk Polakowi, ale nic takiego się nie zdarzyło. Tam założył całą trójkę zawodników, szczególnie tych, którzy świetnie wystartowali, a więc Dana Bileya i Seifert-Salka. Viktor Lampard i Lampard ucieka Bilejowi. Bilej próbuje gdzieś tam pobierać optymalny tor jazdy, gdzieś tam znaleźć jakąś ścieżkę, ale na pewno ten motocykl, na którym jedzie Brytyjczyk, nie jest tak dopasowany do tarnowskiego toru jak motocykl Viktora Lamparda, ale team Dana Bileya i sam Brytyjczyk pewnie dopasuje to. Tak, no to przekonywaliśmy się podczas Mistrzostw Europy w Seku, że szybko tam działają i te korekty zawsze najczęściej idą w bardzo dobrą stronę. I proszę zobaczyć, a teraz jak odczytuje ten tor z każdym następnym przejechanym okrążeniem, już uczy się go i próbuje atakować Dan Bewley Viktora Lamparda. Bewley. Wydawało się, że tak jechał spokojnie, uczy się toru, dwa okrążenia, stratę, która w pewnym momencie wydawała się, że no już jest po biegu, już tutaj nic nie może się zmienić, a jednak do końca Dan Bewley naciskał Viktora. Klasyfikacje Polacy, komplet punktów, 4 starty, 4 zwycięstwa, 12 punktów, Duńczycy z 7 punktami, na trzecim miejscu Wielka Brytania 3 punkty, Szwedzi na razie 2 punkty, a więc Duńczyka Jonasa Seifert-Salka, na co dzień zawodnika drugoligowego PSŻ-u Poznań, w drugiej lidze to było. Teraz będzie zawodnikiem i przedłużył kontrakt pierwszoligowego już PSŻ-u Poznań. Okazja, żeby pogratulować drużynie z Poznania awansu do e-winner pierwszej ligi. Jonathan Gran w kasku niebieskim Szwecja i z czwartego pola startowego Brytyjczyk Duke. Za chwilę sędzia zwolni taśmę, zapali przede wszystkim zielone światło i zawodnicy ruszą w bój do tego piątego wyścigu. No Mateusz Cierniak teraz przegrywa start z Seifertem Salkiem. Wypchnięty, wykorzystuje to po zewnętrznej jadący Brytyjczyk Seifert Drew Kemp, ale przy krawężniku pojawiło się miejsce. Nabrał prędkości Mateusz Cierniak, a jak mówił Stanisław Burza, wielokrotnie tutaj trenuje, więc świetnie jest obyty z tym torem, niezależnie od tego, jakie warunki panują, czy dolano trochę więcej wody, czy tej wody jest mniej, czy jest sucho, czy może jest bardziej przyczepnie, czy jest twardo, to kto jak kto, ale Mateusz Cierniak oczywiście na co dzień. Wspominaliśmy o tym, zawodnik lubelskiego motoru, drużynowy mistrz Polski z zespołem Macieja Kuciapy, ale teraz próbuje gonić za nim Jonas Seifert-Salk. Słynie ten Duńczyk z tego, że walczy do końca i proszę zobaczyć, jak świetnie się napędził, jak znalazł tam miejsce pomiędzy bandą a Mateuszem Cierniakiem i chyba troszeczkę Mateusz Cierniak się uspokoił na zasadzie takiej, aha, prowadzę, poradziłem sobie już z tym Duńczykiem, a tymczasem ten Duńczyk, tak jak pod wodzą Tomka Bajerskiego w barwach PSŻ, pokazał to Jonas Seifert-Salk, ogrywając Mateusza Cierniaka, można powiedzieć, na jego domowym torze, no, niezbyt płynnego wyjścia z pierwszego łuku. Tego dopasowania to wspomnieliśmy. No właśnie, ale teraz już wyścig numer 6 przed nami od krawężnika. Flint w czerwonym, Lampard w białym, Hansen w żółtym i Carson w niebieskim. Długo na starcie, najlepiej Mats Hansen czy Viktor Lampard. Lampard przy krawężniku wynosi się szerzej, ale tam orbituje szeroko Mats Hansen i Hansen jest już przed naszym reprezentantem, no i nabrał rzeczywiście dużej prędkości.
szybkości, bo przy wejściu w ten drugi łuk pierwszego okrążenia uzyskał 10, no może nawet 15 metrów przewagi nad Wiktorem Lampardem. Lampard drugi, trzeci jedzie Leon Flint, reprezentant Wielkiej Brytanii. Stawkę zamyka Anton Carlson, Mats Hansen idzie śladem Seiferta Salka. No ale co doświadczenie. Hans Nielsen w parkingu. Przejechali pierwsze cztery biegi Duńczycy. Wyciągnęli, jak widać, jak najbardziej właściwe wnioski. I po raz drugi będą biało-czerwoni oglądać plecy Duńczyków. I o ile w tej pierwszej fazie, pierwszej serii wyścigów trzykrotnie pokonywaliśmy w biegach, można tak powiedzieć, 3-2 Duńczyków, raz 3-1, no to teraz oni już w tej drugiej serii, już przedwczoraj okazało się, że nie przedłuży kontraktu z drużyną niemiecką występującą w Winner Europy, czyli w Speedway Euro Challenge Championship. Też była rywalizacja polsko-duńska. Matthias Nielsen, Dania, Jakub Liszkowiak, Polska, stawkę uzupełniał Nel Walkis, Szwecja i Tom Brennan, Wielka Brytania, Miśkowiak czy Matthias Nielsen. Nielsen z pierwszego pola, ale szeroko pójdzie Miśkowiak, nabierze tam prędkości i to, że został tam odsunięty na zewnętrzną, no to tylko i wyłącznie pomogło ubiegłorocznemu mistrzowi świata juniorów, obecnie brązowemu medaliście rywalizacji do lat 21. Spojrzał się teraz Miśkowiak, no mocno musiał odchylić głowę, bo ta przewaga jego nad Matthiasem Nielsenem jest już w tej chwili ogromna. Matthias Nielsen na pozycji drugiej, trzeci jedzie Tom Brennan. Walkis zdecydowanie z tyłu, no tutaj nie robią furory, wręcz zawodzą, powiem szczerze, Szwedzi na tarnowskim owalu. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie, no mamy wyścig zupełnie bez historii. Walka w tym pierwszym łuku, na wejściu w ten pierwszy łuk pomiędzy Nielsenem a Jakubem Miśkowiakiem, odsunięty szeroko na tę odsypaną nawierzchnię Jakub Miśkowiak. No i po dwóch triumfach Duńczyków, i oczywiście przede wszystkim Duńczyków, Matthias Nielsen 2 punkty, Tom Brennan z 1 punktem i Walkvist bez punktu w wyścigu 7. Mieliśmy 3 punkty. Na takiej nawierzchni. No mieliśmy Rosa jednak, że gdzieś tam od samego początku mówiliśmy o tych rekordach toru. Gdzie pogody robiły. A tutaj aż bym się nie spodziewał, jak oglądałem ten tor i blisko, to że dzisiaj rekord toru padnie przy taki ten, także widocznie. No, zobaczymy, jak będzie w wyścigu numer 8, bo ta nawierzchnia się odsypuje i kto wie, czy prawem serii, na przykład teraz Bartek Kowalski, stający na pierwszym polu startowym w kasku białym, nie poprawi rekordowego osiągnięcia Jakuba Miśkowiaka. Tim Serensen Dania w kasku żółtym na drugim polu, na trzecim Dan Biuli. Uwaga na tego zawodnika i rezerwowy Henriksson w kasku niebieskim w miejsce Selwina, Szwecja. I kto? Bartłomiej Kowalski. Kowalski ciasto tam na wejściu w pierwszy łuk. Problemy ze wyłamaniem motocykla miał Henriksson. A Dan Biuli uda się w pogoń za Bartłomiejem Kowalskim. No teraz musi wszystko co najlepsze i koncentracja, obieranie najlepszych ścieżek Bartek Kowalski, bo Dan Biuli tutaj będzie szalał i szukał jakiejś najlepszej nawierzchni, ale teraz pojechał chyba za szeroko, tam gdzieś znalazł ścieżkę, ale na wyjściu z łuku gdzieś tam już było za mocno to odsypane, stracił ruch jazdy, jeszcze gdzieś tam został poczęstowany tą szprycą wychodzącą spod koła Bartłomieja Kowalskiego. No i Dan Biuli teraz znowu będzie nabierał prędkości. To jest drugi łuk trzeciego okrążenia, będzie miał jeszcze 400 metrów, no teraz już niespełna 400 metrów na to, żeby powalczyć o zwycięstwo. Biuli czy Bartłomiej Kowalski. Dan Biuli, szósty żużlowiec świata, uczestnik Grand Prix, po raz drugi będzie musiał tutaj na tarnowskim torze przełknąć gorycz porażki. Choć tak się właśnie zastanawiam, czy da 2 punkty, 1 punkt Duńczyk, a więc znowu uciekamy Duńczykom o kolejne 2 punkty, bowiem biało ten 5-letni Janusza Kołodzieja
Przeszedł do już annałów, jest już historią. Polska 22 punkty, Dania punktów 16, Wielka Brytania punktów 7 i 3 punkty Szwecja. Tak, jest po dwóch seriach startów Mistrzostw Europy do lat 23. No, przenosimy się do Parku Maszyn. Nie mam informacji. Zapoznany z przełożeniem i z dopasowaniem motocykla i zawsze byłby tym, zawsze te razie W. No zobaczymy, no, kto wie. Jedno jest pewne, w IX wieku, jak Państwo widzieliście na grafice, nie mamy żadnych zmian, a więc Wiktor Lampard w reprezentacji Polski. Przypominamy, przez całe zawody reprezentanci poszczególnych krajów w takich samych kolorach kasków. Polacy w biało-czerwonych, w białym, w czerwonym Brytyjczycy, w kaskach niebieskich Szwedzi i w kaskach żółtych Duńczycy. Jeśli chodzi o Szwedów, po raz pierwszy na torze widzimy czyściutki kevlar, czyściutki motocykl Ludwig Selvin, którego w pierwszych dwóch startach zastępował rezerwowy Kasper Henriksson, ale furory nie zrobił, tylko jeden punkt. Teraz jeszcze Ludwig Selvin ma jakieś problemy z motocyklem, ale już... Po prostu tak dla informacji, nie otworzył sobie ekranu, wyjeżdżając z parkingu i brakuje. Zauważył, dobrze. Selvin, Kent, Wielka Brytania, Lampard, Polska i Nielsen w żółtym kasku, Dania, 9 wyścig rozpoczęty. Matthias Nielsen czy Wiktor Lampard? Matthias Nielsen wyłamywał się tam. Lampard, żeby zablokować atakującego przy krawężniku Drew Kempa, poradził sobie z Brytyjczykiem, ale w tym samym czasie uciekł mu Matthias Nielsen. No i wygląda na to, że Duńczycy najlepiej czują się po tym równaniu i roszeniu toru. Nie uzyskują największych prędkości, co widzieliśmy na grafice, którą prezentowaliśmy Państwu pomiędzy wyścigami właśnie w przerwie na równanie toru, że 6 zwycięstw biało-czerwonych to jest 6 najlepszych czasów w tych zawodach, ukraszonych rekordowym osiągnięciem Jakuba Miśkowiaka. Jeśli chodzi o zwycięstwa Duńczyków, to były czasy, które plasowały się na pozycji 7 i 8. Ciekawe, jak będzie teraz w przypadku Matthiasa Nielsena, ale jesteśmy po roszeniu, po równaniu. Matthias Nielsen jedzie po zwycięstwo w tym wyścigu numer 9. I odrobią Duńczycy jeden punkt za sprawą skutecznej i prezentował się na tarnowskim torze Ludwig Selvin, Matthias Nielsen. Budować się takim zawodnikom. Dzisiaj obserwując i z racji jakichś trenerskich podglądania, gdzieś bym go widział też w jakimś z kontraktem. Już nawet nie myślałem o U24, ale ten produkt jest. No kto wie, jest, jak będzie. Taka sytuacja dotyczy innego z Duńczyków, tego, którego zobaczymy w wyścigu 10. Ma za sobą występy w Ekstralidze. Średnia, no może nie imponująca, 0,722. 22-letni Tim Serensen, teraz w kasku żółtym. Też zawodnik Arget Malese, Ostrów Wielkopolski. A w finale U24 Ekstraligi, w finale z Lesznem, w drugim rewanżowym meczu, zdobył komplet punktów z bonusami. Jak teraz? Z Mateuszem Cierniakiem, który w kasku białym, Serensen w kasku żółtym. Jak sobie poradzi? Na razie Duńczyk radzi sobie bardzo dobrze. Rywalizują między sobą Polak i Duńczyk, ale Polak już wychodzi z tego obronną ręką. Już jest na czele stawki. Próbował tam poprzeszkadzać trochę Leon Flint, ale teraz już Serensen odbił tę pierwszą pozycję, o którą tak mocno i przez moment, to tam przez ułamek sekundy wydawało się, że będzie na pierwszej pozycji, ale teraz na wyjściu z drugiego łuku pierwszego okrążenia poradził sobie z Mateuszem Cierniakiem. No i proszę, proszę, Duńczycy coraz śmielej sobie tutaj radzą na torze w Tarnowie. Poradzić sobie na dystansie z Mateuszem Cierniakiem, no trzeba być dobrze przygotowanym, dobrze spasowanym z torem i pokazuje to Serensen, że to w jego przypadku nie jest nic, co powinno nas zaskakiwać, bo o ile w wyścigu poprzednim Serensen przyjechał dopiero na trzeciej pozycji, to teraz ten trzeci wyścig, tak? No nie można powiedzieć, że stracić siły czy coś w tym sensie, ale gdzieś
jakby tak coś w parkingu czy coś. Może taki, bo tak no brakowało. No wiesz, kwiaty, brakowało. Wizyty w zakładach pracy, tarnów, przywitania, powitania, a to tu, a to tu, a tu gratulacje cały tak, czas. Cały no czas, dobrze, nawet sam zostawiamy dzisiaj składałem właśnie, ale także już chyba dziękuję, to już. Wracamy do rywalizacji. Bieg dziewiąty przed nami. Biało-czerwoni po tym, po porażce Mateusza Cierniaka z teamem Sørensenem. Oczywiście bieg jedenasty z teamem Sørensenem. Mają punktów 26, Duńczycy 22, a teraz już Anton Karlsson, Bartłomiej Kowalski w kasku czerwonym, Tom Brennan i w kasku żółtym Jonas Seifersalk. Jak na razie Bartłomiej Kowalski najszybciej, w kasku żółtym Jonas Seifersalk. Na drugiej pozycji, o trzecią walczą teraz Tom Brennan i Anton Karlsson, a więc Brytyjczyk i Szwed. Jak na razie górą Anton Karlsson, punkt dla Szwecji wiezie, a tam chyba trochę za szeroko Seifersalk pojechał. No ale uratował się, bo tam już gdzieś haczył o te dmuchane bandy, opanował motocykl, no ale to spowodowało, że teraz w tej chwili strata Duńczyka do Bartłomieja Kowalskiego jest już naprawdę, naprawdę ogromna, a dopiero rozpoczyna się czwarte okrążenie, więc to, co ewentualnie stracił w poprzednim wyścigu, jeśli chodzi o dystans w rywalizacji polsko-duńskiej, Mateusz Cierniak, to natychmiast w wyścigu 11 oczywiście odrabia Bartłomiej Kowalski. On wygrywa ten wyścig przed Jonasem Seifertem. Że to jest zawodnik, który będzie tam dorzucał jeszcze kilka punktów z racji doświadczenia i tego, że przecież jest to triumfator Gran w kasku białym. Nowy rekordzista tarnowskiego toru Jakub Miśkowiak i w kasku czerwonym Brytyjczyk Dan Bewley. Na pewno gdzieś tam podrażniona ambicja Brytyjczyka. Dwa starty bez zwycięstwa. Ciągle ogląda plecy biało-czerwonych. Jak będzie w wyścigu numer 12? Hansen, Gran, Miśkowiak i Bewley i Hansen. Bewley, no wybity trochę z rytmu na ostatniej pozycji. Jakub Miśkowiak zamknięty, gdzieś tam jest ostatni. A o zwycięstwo przynajmniej na razie i o pierwsze miejsce walczą Max Hansen i Dan Bewley. Bewley czy Hansen? Hansen na razie utrzymuje prowadzenie, jedzie szeroko. Teraz gdzieś tam ścieżka nabiera prędkości Dan Bewley, ale nie ma tam miejsca, by wejść pod łokieć Duńczyka. Bewley teraz nabiera prędkości po zewnętrznej. No aż przejechał obok Duńczyka i już Dan Bewley po raz pierwszy w tych zawodach na czele stawki. Bewley pierwszy, za nim Hansen. Trzeci jedzie Jonathan Gran, a zamyka stawkę Jakub Miśkowiak. No i to powoduje, no całe szczęście dla biało-czerwonych mówię, że prowadzi Dan Bewley, że odrobią do nas dwa punkty Duńczycy tylko i aż dwa punkty, ale mogli odrobić aż trzy, ale pomógł trochę nam, odbierając to zwycięstwo Maxowi Hansenowi. Sześć punktów będą mieli i mają już Duńczycy. Jeden punkt Jonathan Gran, pięć punktów Szwedów po 12 wyścigach. Do ataku właśnie Dan Bewley bardzo naprawdę mądrze jeździ. I wracając do tematu, już mamy odpowiedź z parkingu. Cały czas ten sam motocykl, a więc no raz tak, jak to się wszystko no to zmienia, tak? To ja już też po tym, jako też może z doświadczenia, to bym nawet szukał przyczyny i zmieniał teraz motocykl. Może ten motocykl, jak to my nazywamy też w naszym żużlu, że tu... Rywalizacji w biegu 13. Rafał Dobrycki nie decyduje się na żadną zmianę. Jakub Miśkowiak, mimo tego, że padła mu to ta przysłowiowa śliweczka do tego zapisu punktowego po dwóch zwycięstwach i po rekordzie toru, nadal w kasku białym pozostaje bez zmiany. Nie wyjeżdża za niego Dominik Kubera. Z czwartego pola nasz reprezentant. Seifersalk, Duńczyk z pierwszego. Henriksson za Salvina w kasku niebieskim. Szwed z drugiego. Leon Flint poprawiany przez kierownika startu, by tam podjechał jeszcze bliżej taśmy w kasku czerwonym z pola trzeciego. 13. wyścig drużynowych mistrzostw Europy do lat
23 taśma w górę i Jakub Miśkowiak ze startu najlepiej, czy Jonas Seifert-Salk szeroko wynosi się, Miśkowiak na mierze prędkości objedzie Duńczyka i odjedzie Duńczykowi. Jakub Miśkowiak już jest pierwszy, za jego plecami Jonas Seifert-Salk, trzeci jedzie w kasku niebieskim Henriksson, zamyka stawkę Flint, a więc to był wypadek przy pracy, jeśli chodzi o Kubę Miśkowiaka, na pewno ten wyścig 12, prawda? Ale to, co mówił w studiu Staszek Burza, że gdzieś tam nie zabrał się z tego startu w tym swoim poprzednim wyścigu, wyścigu numer 12, potem na dystansie coś tam nie pasowało, poprawki w motocyklu, natychmiastowy wyścig po wyścigu, choć było, my wspominaliśmy o tym już, równanie i roszenie toru i Kuba Miśkowiak jedzie po trzecie indywidualne zwycięstwo w tych zawodach i mieliśmy 3 punkty przewagi nad Duńczykami. Teraz po zwycięstwie Kuby Miśkowiaka ja nad Jonasem Seifertem Salkiem, który przyjeżdża drugą, więc Szwedzi punktów 6, bez punktu tym razem Flint, 12 punktów w sumie mają Brytyjczycy. I wyścigi ciekawe, jak będzie w biegu numer 14. Mats Hansen ze strony duńskiej, 7 punktów, jedno indywidualne zwycięstwo, 2 drugie miejsca. Mats Hansen na drugim polu startowym, po prawej ręce bezpośrednio ma reprezentanta Polski Bartłomieja Kowalskiego, a uzupełniają skład w kasku niebieskim Szwed Noel Wallqvist i w kasku czerwonym z pierwszego pola Drew Kemp. 14 wyścig dnia, 4 punkty przewagi Polaków nad Duńczykami. Hansen wygrywa start, wypycha Bartłomieja Kowalskiego. Jeszcze wykorzystuje to przy krawężniku Drew Kemp, ale to tylko na moment, bo już tam dojechał, nabrał większej prędkości, szybciej miał tę prostą Bartek Kowalski. On jest na drugiej pozycji, ale prowadzi Mats Hansen. Hansen jest pierwszy, mówiłem o tym, że poprzedni sezon, no, ten zakończony sezon w barwach Landshut Devils pod okiem menedżera Sławomira Kryjoma, ale już okazało się, już opublikowana została przez Bawarczyków informacja, że Mats Hansen nie przedłuży kontraktu w Landshut, a podobno w grę wchodzą inne kluby pierwszoligowe, przede wszystkim Łódź, ale także gdańskie Wybrzeże. No ale to są rozmowy transferowe. My skupiamy się na tym, co na torze, bo Bartek Kowalski wzorem Daniela Biuleja nabiera tej prędkości, buduje ten atak, ale chyba tutaj nie starczy, bo już biało-czarna szachownica i jako pierwszy przejeżdża efekt motocykla. Na czwartej pozycji miał Noel Wallqvist i znowu przewaga pomiędzy Polakami a Duńczykami wynosi 3 punkty, bowiem 35 punktów ma. Technologie, jak opowiadałeś. Dlatego chciałem też, tu nie chciałem przerywać, ale też tak też powiedzieć. Tych kolei nie widzimy dużo, tak jak widzimy, chyba na pierwszym polu są 3, na drugim też tutaj dopatruje się 3 kolei. Zawodnicy wyszukują z nich najlepiej, albo wysypują na wierzchni, niektórzy sobie wsypują, dobijają, mają różne techniki, które się niektórym sprawdzają i są skuteczne. Zobaczymy, która będzie najskuteczniejsza. Lambert w białym, Polska z pierwszego, Tom Brennan, Wielka Brytania, w czerwonym z drugiego, Tim Sorensen, Dania z trzeciego i z czwartego, Jonathan Grant, Szwecja w kasku niebieskim, taśma w górę. Sorensen czy Lampard? Lampard z pierwszego będzie miał najlepiej, bo poprzeszkadzał Sorensenowi Tom Brennan. Sorensen jest ostatni, a niespodziewanie, wręcz sensacyjnie na czele jest Jonathan Grant. Grant na czele stawki, za jego plecami znajduje się Tom Brennan, ależ mamy tutaj kalejdoskop coś sensacyjnego, bowiem reprezentanci drużyn, które tutaj nie odgrywają w tych zawodach najważniejszej roli, no poza, jeśli chodzi oczywiście Brytyjczykami, Danem Bilejem, teraz są na czele stawki, a Jonathan Grant jedzie po pierwsze indywidualne zwycięstwo dla Szwecji. Zanosi się na to, że on dowiezie te 3 punkty, bo ma sporą przewagę nad jadącym na drugiej pozycji Tomem Brennanem, który też jest dla nas, jak już mówiliśmy, takim lekkim rozczarowaniem podczas dzisiejszych zawodów.
Trzeci jedzie Wiktor Lampard, ale zupełnie zawodzi Hansa Nielsena. Jakoś tak gdzieś nie, chyba nie w tę stronę z tymi przygotowaniami motocykla poszli w teamie Tima Serensena, bo gdzieś tam szarpie. Jakiś rwana ta jazda jest. Nie jest to płynna jazda. No, na pewno nie to. W pewnym momencie gdzieś następuje przełamanie i za sprawą Jonathana Grana Szwedzi odnoszą pierwsze indywidualne zwycięstwo w biegu 15. Dwa punkty Toma Brennana i to też... Już po całej Polsce to znaczy, że uramiowane też i wiadomo, Ekstraliga, jak każdy podkreśla. Kończymy czwartą serię startów, czwartą, a później będziemy mieli biegi nominowane, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy do lat 23, czyli w wyścigu 17 pojadą zawodnicy z najmniejszym dorobkiem punktowym i tak dalej, i tak dalej. W 20 zobaczymy tych, którzy dla swoich reprezentacji zdobyli punktów najwięcej. Kto to będzie? No pewnie też zdecyduje wyścig 16, bowiem przy... dorobku punktowym biało-czerwony 35, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, po biegu 15, Duńczyków 31, Brytyjczyków 15 i Szwedów 9, Dan Biuli Wielka Brytania w kasku czerwonym, Matthias Nielsen, Dania w kasku żółtym, Anton Carson w niebieskim, Szwecja i nie wytrzymał Anton Carson. To, że gdzieś ta taśma niezbyt równo poszła, a tu jednak nasz reprezentant tutaj nabroił, że tak powiem. Patrz, bez Mateusza Cierniaka, który dotknął taśmy i z powtórki biegu 16 został wykluczony w kasku czerwonym. Dan Biuli, Wielka Brytania, Matthias Nielsen w kasku żółtym, Dania i Anton Carson w kasku niebieskim, Szwecja. Czy Duńczycy i ile odrobią do biało-czerwonych? Na pewno punkt, chociaż przecież to tylko sport i różne rzeczy zdarzyć się mogą. Matthias Nielsen i Dan Biuli. Dan Biuli tutaj jak już się dopasował w zawodach, to myślę, że on tutaj nie będzie odpuszczał i nie będzie chciał oglądać pleców rywali, niezależnie od tego, czy mknąć. A jednak mamy tutaj powinowactwa między innymi z Peterem Carlsonem, ale jego tata Joachim Carlson jeździł w latach 80. i 90. Carlson w kasku niebieskim z pola trzeciego, pierwsze i drugie. Na nim kopiamy uwagę Biuli czy Nielsen. Biuli, Nielsen próbuje gdzieś tam przy krawężniku przedzierać się. Nielsen, który jednak nie ma takiej prędkości, by zagrozić Brytyjczykowi. Brytyjczyk już na czele. Matthias Nielsen na drugiej pozycji. Trzeci Anton Carlson, szukający gdzieś tam jakiejś swojej szansy, nabierający prędkości po zewnętrznej. Proszę, i liczyliśmy na pomoc Dana Biuleya, a pomaga nam także Anton Carlson. Mówiłem, że w dobrym momencie warto coś powiedzieć, może się spełni i tym razem się spełnia. O ile Duńczycy mieli nadzieję, że Matthias Nielsen przyjedzie pierwszy, to Matthias Nielsen przyjedzie ostatni, trzeci w tym wyścigu po wykluczeniu Mateusza Cierniaka i Duńczycy odrobią do nas tylko jeden, jedyny punkt, można powiedzieć, taki już z urzędu po tym wykluczeniu Mateusza Cierniaka, bo wygra Dan Biuli, który znalazł dopasowanie, świetnie już w tej chwili czuje się na tarrowskim owalu, zdobywa 3 punkty, 2 punkty Anton Carlson. Nie, właśnie wszyscy jadą dla Polaków, bo i Dan Biuli, i Anton Carlson pojechali dla naszej reprezentacji pod nieobecność Mateusza Cierniaka, dali ci z trzecim dorobkiem punktowym, 19 drugim i najlepsi, jeśli chodzi o punkty w biegu 20. Oczywiście, jeśli ten dorobek punktowy jest równy, no to pole. A jeśli chodzi o biało-czerwonych, no to wygląda to tak, że w biegu 17 powinniśmy ujrzeć, bo oczywiście jest jeszcze rezerwowy, Mateusza Cierniaka, w wyścigu 18 Wiktora Lamparta i w wyścigu 19 Kubę Miśkowiaka, punktów 9 i w 20 Skiego. Jeśli chodzi o Duńczyków, to będziemy mieli tak, w biegu 17 z 6 punktami Tima Sørensena. Tu pole wyboru będzie miał Hans Nielsen. Kto w 18, kto 19, po 8 punktów mają Nielsen i Seifert Salk. Mats Hansen pojedzie w wyścigu 20. I teraz kto, jeśli chodzi o Brytyjczyków? No, w 20 pojedzie Dan Biuli, w 17 Kemp, Brennan lub Flint w 18 lub 19. Jeśli chodzi o Szwedów, to tutaj Carlson pojedzie w 20. Tak, nie. Carlson ma punktów 4.
Gran, czyli on w 19, 4, 5 punktów, 4 punkty Carlson w 19 przyszły rok, więc będziemy go oglądać w walce o Mistrzostwo Europy. Dziś oglądamy go w walce o Mistrzostwo Europy do lat 23 w Tarnowie. Biało-czerwoni 35, Duńczycy 32, Brytyjczycy 18, Szwedzi 11. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, w kasku czerwonym z pierwszego pola startowego Kemp. Jeśli chodzi o Szwedów, to w kasku niebieskim z pola drugiego Ludwik Selvin, Polak Dominik Kubera na polu trzecim i na czwartym Tim Sørensen, Dania na polu czwartym, najbliżej bandy torów Tarnowie, 17 wyścig dnia, Kemp, Selvin, Kubera, Sørensen. Na starcie Kubera podniesiony motocykl spojrzał, jeszcze był na to moment i czas, żeby spojrzeć w lewą stronę, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o pierwsze pole startowe, nie działo się nic groźnego. Kemp wprawdzie dobrze ze startu, ale nawet nie zagroził Kuberze. Próbował to na wyjściu z pierwszego łuku uczynić Sørensen, ale teraz już z odległości 10-15 metrów ogląda przed sobą zawodnika z numerem 19 na plastronie, Dominika Kuberę, który wyjechał do tego pierwszego startu i tutaj jak profesor teraz rozgrywa to wszystko. 23 lata, więc ostatnia szansa na to, żeby powalczyć o drugi w karierze taki tytuł drużynowego mistrza Europy do lat 23. No i walnie przyczyni się do tego, walnie mówię o tyle, że powiększy dzięki swojemu zwycięstwu i wygraną z Sørensenem przewagę biało-czerwonych z punktów 3 do punktów 4. Kubera, Sørensen, na trzeciej pozycji jedzie Kemp, bez punktów jak na razie zamykający stawkę Szwed Ludwik Selvin. Dominik Kubera. Profesjonalizm, co wysoka to forma w całym sezonie. Co z tego, że w 17 do numeru? 3, teraz 2, tak. Zbliża się do krawężnika powoli. No nie wiemy oczywiście. Nie przeceniamy tutaj szaleństwa, że w 4 wyścigach ostatnich zobaczymy Dominika Kuberę, ale ciągle tego nie wykluczamy. Po prawej stronie ma Matiasa Nielsena i Leona Flinta z czwartego pola. Tak, wspominaliśmy, są tylko 3 kolejne. No Dominik wybrał pierwszą od pierwszego pola kolejną, wyszykował sobie ją w swoim stylu i za chwilę zobaczymy start. Pierwsze pole startowe Henriksson, Szwecja, drugie Kubera, Nielsen i Flint. 18 wyścig dnia, czy będziemy bliżej? No, to profesorski, rzekłbym teraz, start nie pozostawia złudzeń Dominik Kubera rywalom. Zobaczcie, tak jeżdżę ja. Dominik Kubera, wicemistrz Polski, uczestnik cyklu SEK, drużynowy mistrz Polski. No, kapitalna forma. No, szkoda, że nie powiodło się w tym Grand Prix Challenge Dominikowi. No, ale pewnie wnioski z tej lekcji angielskiej, gdy szła walka o to, by awansować do cyklu Grand Prix, zostaną wyciągnięte także na przyszły sezon i Dominik będzie przygotowany do tego, żeby powalczyć skutecznie, mamy nadzieję, o cykl Grand Prix, bo świetnie byłoby oglądać Dominika w cyklu Grand Prix w walce o Mistrzostwo Świata. My tutaj sobie o Dominiku Kuberze, a skoncentrowaliśmy się na Dominiku. W końcu stawki upadek zaliczył Kasper Henriksson. Wspomniałem, bo też mówię, nie byłem pewny, ale na czwartej pozycji. No wjechał, jak to my mówimy, klasycznie bez gazu. Chciał przeciąć te odparzone takie wyrwy na torze. To one są bezpieczne, nie są... Takie wątki regulaminowe, no bo cały czas oczekujemy, bo przedłużają nam się te wyścigi nominowane. Już trzecie podejście do biegu numer 18. Kubera, Nielsen i Flint. Tym razem dobrze Matias Nielsen, ale wyszedł na tym dojściu do łuku Kubera. Zrobił takiego zygzaka
zeksa takiego pod bandę wyjechał i ograł Tima, przepraszam, Matiasa Nielsena, który ze startu, ten start wygrał z Dominikiem Kuberą, a więc no, wyraźnie Duńczyk wyciągnął wnioski z pierwszego startu i tej wyraźnej przegranej z Dominikiem Kuberą. No ale to, co zrobił na pierwszym łuku Dominik Kubera i jak odjechał teraz Duńczykowi, no to ręce same składają się do oklasku, bo ta przewaga Dominika jest ogromna. Biorąc pod uwagę, że to 392 metry, to tak oceniam to gdzieś na jakieś 60-70 przewagi już rozpoczyna ostatnie okrążenie Dominik Kubera. O ile po upadku Kaspera Henriksona stało się jasne, że brązowe medale Mistrzostw Europy do lat 23 zdobędą Brytyjczycy, to tak coraz bliżej biało-czerwoni są tego, że obronią tytuł sprzed roku, bowiem po zwycięstwie Dominika Kubery Duńczycy mogą zostać jeszcze mistrzami Europy, dogonić biało-czerwoni. Będzie 2 punkty, będziemy mieli 43 i to da biało-czerwonym po wyścigu 19 tytuł drużynowych mistrzów Europy do lat 23 na rok 2022. O, w przyszłym roku będzie... Może nie musi, ale trzymajmy kciuki, żeby wygrał. No oczywiście, że trzymajmy kciuki, żeby wygrał. Z ulubionego pierwszego pola jedzie. Zawsze widzę, że jak ma pierwsze pole, raczej nie oddaje tutaj zwycięstw do pierwszego łuku. Mam nadzieję, że pierwszy. I zapewnimy ten... Miśkow jak z pierwszego w białym, Cybercalk Dania w kasku żółtym, Tom Brennan w kasku czerwonym Wielka Brytania i w niebieskim problemy na starcie Anton Carson, ale jedzie dalej, a jako pierwszy z tego łuku wyjedzie, bo tam nabierze największej prędkości Jakub Miśkowiak. Miśkowiak pierwszy, za nim Cybercalk, trzeci jedzie Tom Brennan. Po tych kłopotach na starcie gigantycznych Anton Carlson na czwartej pozycji, ale zbliża się do Toma Brennana i jeszcze spróbuje powalczyć chociażby o jeden punkt. A więc za chwilę będziemy mieli wszystko jasne za sprawą nowego rekordzisty tarnowskiego toru, brązowego medalisty indywidualnych mistrzostw świata juniorów w roku 2022. Będziemy świętować złoty medal w kategorii do lat 23 na żużlu. Postraszyli nas trochę Duńczycy, powalczyli z nami, ale jednak co klasa to klasa, siła biało-czerwonej reprezentacji niesamowita. Po 19 wyścigu i triumfują, zdobywają Mistrzostwo Europy do lat 23, a Kuba Miśkowiak, Grecja i w kasku niebieskim reprezentant naszego kraju Bartłomiej Kowalski. On z czwartego pola, najbliżej bandy, gdzieś tam jeszcze szuka tego. Szuka, bo tam zaledwie tak. Też ala 3. Ale proszę zobaczyć, ile tam jest odsypanej nawierzchni, więc no, tam też miejsca za dużo, żeby znaleźć te kolejne, nie ma. Nie ma, musiał nawet odskowywać, żeby też nie zawiesić się tak zwanym podwoziem, mówiąc tak bardziej dla Państwa, na kolejnie, więc nie będę przedłużał, bo już zawodnicy gotowi faktycznie do startu. Chodź, kierownik startu jeszcze tam napomina Dana Buleja, żeby podjechał bliżej taśmy. 20. ostatni wyścig dnia. Mats Hansen, Dania Buley, Wielka Brytania w czerwonym i w białym. Bartłomiej Kowalski, Dan Buley ze startu, Kowalski wyniósł się szeroko, ale ściął szybciej do krawężnika, by nabrać prędkości, ale czy jedzie tam przed Dana Buleya? No niewiele zabrakło, tu dopingowany przez tarnowską publiczność Bartłomiej Kowalski był blisko, ale wydaje się, że Dan Buley już mu odjeżdża. Urodził się w Tarnowie, zaczynał w szkółce Mateusza Cierniaka, potem przeniósł się do szkółki Janusza Kołodzieja, a licencję uzyskał jako reprezentant Wandy Kraków. To nie jest tak, że proszę Państwa, przypomniałem sobie o tym, przypomniał o tym dziennikarz sportowych Faktów Konrad Cinkowski. Dziękuję bardzo za tę informację, więc teraz już Państwo wiedzą wszystko o Bartku Kowalskim, który teraz jedzie na drugiej pozycji, ale
rodzinnym mieście, tu gdzie się urodził. Państwo słyszeli wywiad, gdy Arek Panecki z nim rozmawiał. Taki wzruszony był, dla niego to było bardzo coś ważnego, żeby zostać ze złotym medalem. I srebrne medale Wielka Brytania z 23.